Zrobiłaś z plusa wariatę. Wnet odwrotnie. Myślę, że raczej zrobiłam z niego kogoś, kogo da się zrozumieć. Tak mi się wydaje. Uczłowieczyłaś. Nazwałam, myślę. Nazwałam, zebrałam w całość coś, co było podzielone. Co się działo wcześniej z Prusem? To znaczy, dlaczego w zasadzie postanowiłaś, że Prus? Bo Prus to taka postać ze szkoły. No Prus to taka postać, że kiedy mówiłam, że pracuję nad biografią Prusa, to zawsze słyszałam takie, a to na pewno bardzo ciekawe. Prus nudzi. I w tej chwili jest takie troszeczkę passé. Wydaje się, że to jest człowiek, który nic nam nie ma do zaoferowania. Przynajmniej jako postać. A ja myślę, że z biografiami jest trochę tak, że to jest troszeczkę taki proces racjonalny, ale trochę taki proces magiczny. To znaczy, że pociąga nas coś, co jest w nas i co znajdujemy w drugim człowieku. Jeśli oczywiście nie jest to po prostu taśma produkcyjna. A mnie w Prusie pociągnęła tajemnica z lalki. Ja mam taki zwyczaj, że ilekroć czytam jakąś książkę, zawsze widzę pod spodem, jakby w tej takiej dolnej warstwie autora. No, ponieważ sama również zajmuję się prozą, to mam taki jakiś wgląd w to, ile własnych rzeczy wychodzi z człowieka i na jak to mniej więcej wygląda, jak ten proces się odbywa, ta alchemia, która sprawia, że to, co jest w nas, zamienia się w coś. W literaturę, w coś dla ludzi. I kiedy czytałam Prusa, czytałam lalkę, ten Prus nagle za tej lalki wyszedł. A moment taki, w którym nieprawdopodobnie mnie zaciekawił, to był ten moment, w którym zdałam sobie sprawę, że on musiał być bardzo blisko kobiet. Że to nie był pan z cukierkami, taki jak to się o nim mówi, że chodził i tam z kieszeni wyrzucał dla dzieci cukierki. To taki staruszek od urodzenia z laseczką. Tylko, że był to jakiś inny mężczyzna, ponieważ ktoś, kto w taki sposób opisuje kobiety, tak blisko nich jest, tak bardzo je uczłowiecza i traktuje z dużym okrucieństwem, ale też z dużym znawstwem. Musiał być troszkę innym człowiekiem i mnie to strasznie zafascynowało. Jak ty poznawałaś Prusa? Pierwsze zetknięcie się z nim było w szkole? Tak, i pamiętam, że szczerze go nie znosiłam jak wszystkich pozytywistów. Nudzili mnie śmiertelnie, wszystkie te antki nie były dla mnie literaturą, były dla mnie katorgą. Ja oczywiście byłam takim pilnym uczniem, pilną uczennicą, więc ja to pracowicie wszystko czytałam. To też były czasy, kiedy się oczywiście lektury czytało, bo nie było żadnych ściąg. Ale mnie to nudziło. Pamiętam zresztą taki moment, kiedy odkryłam literaturę iberoamerykańską jako nastolatka. Pomyślałam, mój Boże, literatura może być taka, to nie musi być Antek i Siłaczka, to może być coś pięknego. I ten Prus tam był, ale potem on się zamienił w lalkę. To już było coś zupełnie innego, lalka w ogólniaku. A lalka zamieniła się w taki spokój XIX wieku, kiedy pojawił się serial, ta druga ekranizacja lalki. I to było takie miejsce, do którego się uciekało, przynajmniej ja tak troszeczkę tam uciekałam zawsze. Jak świat był trochę taki za szybki, za intensywny, no to sobie włączymy na przykład lalkę Prusa i zobaczymy, jak oni wszyscy takimi utartymi ścieżkami chodzą po tym życiu i się tak troszeczkę uspokoimy. Kiedy jako dojrzały już człowiek wróciłam do książki, która jednak została mocno tam obgryziona w tym serialu, to zobaczyłam, że to nie była taka opowieść, że serial, który mi tak jakby tą narrację narzucił, nie był lalką, w sensie nie był zawartością tej książki. To była historia zekranizowana, ale to nie były te emocje, to nie był ten podskórny świat, który jest jednak w powieści, który czyni tą powieść zresztą wielką. No bo z twojej książki wynika przede wszystkim, że wcale lalka nie jest opowieścią o poukładanym i spójnym świecie. No i gdybyśmy tak popatrzyli teraz na Wokulskiego, tak z takiej bardziej nowoczesnej perspektywy, to co byśmy zobaczyli? Zobaczylibyśmy faceta, który jest wiecznie niespełniony, któremu się nie podoba
taka ścieżka życiowa, którą powinien iść, który sobie zresztą tą ścieżkę narzucił sam, ponieważ to on sam sobie wmawia, że powinien coś, powinien żyć dla społeczności, powinien budować kraj, powinien rozwijać przemysł, powinien czynić tą Polskę fajniejszą i buntuje się przeciwko temu, domagając się prawa do miłości, to takiej miłości zupełnie szalonej, do miłości do hrabianki, kobiety, która jest po prostu luksusowa i która jest, która może go całego zagarnąć. Oprócz tej miłości już by nic w jego życiu nie było. I on się domaga, że takiego prawa dla siebie, ale tak naprawdę nikt mu tego nie zabraniał. To są jego wewnętrzne lęki. On mógł to zrobić. I zresztą powiem ci, że my tak na to patrzymy, z naszej perspektywy już takiej późnych wnuków, nam się wydaje, że ta historia jest możliwa, ale recenzje XIX-wieczne były bardzo jasne. Już wtedy uważano, że jest to nieprawdopodobne zupełnie. Że bogaty kupiec, a wtedy sporo bogatych kupców jednak już było, bo to już był ten moment, kiedy rewolucja przemysłowa jakby postawiła na piedestale nie arystokrację, tylko tych bogatych, sprytnych przedsiębiorców, on mógłby tą hrabiankę spokojnie kupić i nie byłoby żadnego problemu. Każda hrabianka by się tam z przyjemnością, myślę, sprzedała, żeby mieć te pieniądze, jakie no, teoretycznie miał Wokulski. No, ale jemu nie chodziło o kupno. W jakimś sensie chyba tak, bo to, co robił, to w jaki sposób się je prezentował, co nam troszeczkę umyka jednak w takiej pierwszej lekturze, to też jest taka opowieść o tym, że on próbuje pokazać swoje walory zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Awans. Nie, on ją wabi jakby tym, co ma, jak ona może na niego patrzeć, co on ma na zewnątrz, a nie to, co on ma wewnątrz. On w ogóle nie wierzy w to, że to, co on ma wewnątrz, hrabiankę jakoś poruszy. Choć mogłoby, bo dlaczego nie? Uważano w XIX wieku, że najlepsze w postaci Wokulskiego są jego monologi, są jego te życie wewnętrzne, bo on sam jako postać był nielubiany. Krytycy go dość mocno tam wybatorzyli jako postać literacką. Zresztą podejrzewam, że po cichu sobie tak myśleli, że to jednak jest po prostu sam Prus i tak przy okazji autorowi takie psztyczki dawali. Ale on sam, jako on, jako postać, jako mężczyzna, wyobrażał sobie, że może zdobyć tą hrabiankę tym, że jest dobry, szlachetny, albo właściwie, że dokonuje czynów, które takie są. To nie był mężczyzna, który wabił ją sobą, który opowiadał jej o miłości, o pięknie swoich uczuć, o swojej wrażliwości. To nie był mężczyzna, który ją podrywał, to był mężczyzna, który ją zdobywał i to w taki dość zaskakujący sposób. W taki sposób zresztą nie zdobywało się kobiet w XIX wieku zazwyczaj. A jak? To było już zabawne, ale jakby obowiązkiem jednak mężczyzny w dużej mierze było apelowanie do uczuć i opowiadanie o tym, jakie są moje uczucia wobec ciebie. To było jednak takie romantyczne. A gdybyśmy popatrzyli na Wokulskiego, on w ogóle nie jest romantyczny. On się bardziej złości na tą Izabelę Łęcką, niż ją przeżywa w taki sposób romantyczny. On jest namiętny, on jest zafascynowany nią i chciałby ją mieć, tak zdobyć i tak ją pochwycić. Ale on z całą pewnością nie jest wobec niej romantyczny. W tym sensie byłby to bardzo trudny związek i obawiam się, że gdyby ją zdobył rzeczywiście, to źle by się to skończyło dla jednego i dla drugiego. Boże, no co ty mówisz? Oczywiście. Myślę, że nie miało to najmniejszych szans istnienia, nie tylko dlatego, że ona jakby miała nadzieję na jakieś na lepsze małżeństwo, na takie małżeństwo, które w jej sferze ją podniesie. Ale myślę, że miłość Wokulskiego, która taka była bardzo wsobna, też by się dość szybko wypaliła i tak samo jak w sumie nie wiadomo czym hrabianka go do siebie przywabiła, prawdopodobnie też nie wiadomo czym mogłaby go od siebie odepchnąć. Ja to oczywiście tak projektuję, patrząc na życie Prusa, patrząc na życie Aleksandra Głowackiego, na jego relacje z kobietami. Tutaj widzę jakiś taki związek. Ale trochę burzysz legendę taką, która w naszych głowach szkolnych funkcjonuje. Tak, ale nie mam poczucia, że jestem w tym jakoś szczególnie nowatorska, dlatego że ta legenda to jest coś świeżego tak naprawdę i on w swoim czasie, kiedy żył, w ten sposób nie był postrzegany, jak my go postrzegamy. To się z czasem stało. Ale Prus nigdy nie był człowiekiem, i to jest zresztą fascynujące, on jako na przykład felietonista nigdy nie był człowiekiem, którego się lubiło. On uchodził jednak za bardzo takiego kontrowersyjnego dziennikarza i kontrowersyjne rzeczy pisał, ale nie tylko, jakby to nie tylko były teksty, jakby on miał nie tylko takie poglądy, jakby to powiedzieć,
sprzeczne, powiedzmy, z duchem epoki, ale on też zachowywał się w sposób, który nie do końca licował z jego zawodem. Potrafił być okrutny, potrafił być taki jakby nie do końca rozumiał, jakby na czym polega istota jego zawodu. Wzbudzał skrajne emocje, kiedy żył. Ta opowieść o tym takim Prusie starym, ja zresztą piszę o tym w książce, to się tak naprawdę zaczęła już na początku XX wieku, kiedy on się zestarzał, rozchorował i jakby tak bardzo szybko jakby się po prostu postarzał i widać było, że jest w złej kondycji i wtedy tak jakby zaczęły się te takie kontrowersje wokół niego wyciszać. No a z biegiem czasu, no to już jakby woda umywała ten kamień, aż go wygładziła do czasu, kiedy myśmy go poznali. Że myśmy go poznali, my mówiąc to nasze pokolenia, powiedzmy tam powojenne, no już jako takiego starszego pana bez głębi jakby, bez żadnego życia w środku, jako taką postać. Poznaliśmy go właściwie, myśmy chyba nigdy nie znali. Tak, ale wiesz co, to jest też tak, że myśmy nigdy nie widzieli człowieka, tylko on był złożony ze swoich poglądów, głównie z takich postaw społecznych, nie? Że to nie był mężczyzna, czy człowiek, czy jakkolwiek byśmy go nie usadowili nigdzie, tylko on był pewnego rodzaju ucieleśnieniem swoich poglądów. W tym sensie trudno byłoby go nazwać nawet jakimś tam naszym kulturalnym, czy kulturowym przodkiem. On był po prostu wzorcem pozytywisty, o coś w tym stylu. Zaczynasz od domu, tak. Od domów w zasadzie. Od początku zaczynam, tak po ludzku zaczynam od początku, od momentu, w którym się rodzi. I co się wtedy działo? Z jakiej rodziny on pochodził? Jakim był dzieckiem? To były jakby dwa początki jego życia, takie oficjalne oczywiście, ponieważ tych jego dziejów rodzinnych nikt do końca nie badał nigdy. Taka się przyjęła się taka opowieść, że po prostu się urodził w dobrej, takiej mieszczańsko-szlacheckiej lekko rodzinie. Został osierocony bardzo wcześnie przez matkę, potem przez ojca, wychowywany przez rodzinę, trafił na studia, a potem został Bolesławem Prusem. Taki bardzo krótki jest ten czas jego początków. No ja przedstawiłam inną wersję wydarzeń. Urodził się w rodzinie, która była taką rodziną troszeczkę zbankrutowaną. To była taka, była cała taka rzesza ludzi, którzy jeździli po prowincji szukając tam zatrudnienia. To była najczęściej jakaś zubożała szlachta i próbując się zatrudnić w majątkach jako tacy prywatni oficjele. Czyli tak naprawdę no, taki urzędnik prywatny. Mała to było, małe znaczenie miała taka funkcja i mało za nią płacono. I zarówno jego tata, jak i rodzina jego matki, no mniej więcej w ten sposób funkcjonowała. Jego rodzice się pobrali w maleńkiej wsi, gdzie się spotkali właśnie w ten sposób, czyli tata pracował na takim niskim stanowisku, a ojciec jego mama Polonii Trębińskiej, no też miał taką posadę. Pobrali się, najpierw mieli córkę, która zmarła, potem syna, który pozostał, Leona, starszego od Aleksandra o kilkanaście lat, no a potem urodził się Aleksander i on urodził się już w momencie, w którym ta rodzina w zasadzie się już rozpadała. Bo to była, jakby już jego początek był taki trudny i dziwny. Urodził się nie w domu rodzinnym, tylko na plebanii w Chrubieszowie. Co mama robiła tam, trudno powiedzieć. W Chrubieszowie zapamiętano, że mieszkała tam dość długo, więc wydaje się i właściwie jest niemal pewne, że ona po prostu uciekła z domu. Tata dość długo nie chciał przyjechać i go uznać, czyli podać go do chrztu. Trwało to prawie 4 miesiące i to było naprawdę długo. Jak na tamte czasy, kiedy dzieci chrzczono właściwie w przeciągu tygodnia ze względu na choroby po prostu, bo dzieci często umierały, więc jakby żeby zdążyć nadać mu jak dziecku jakieś oficjalne istnienie, no to jakby chrzczono go czym prędzej. A następnie nie ma już śladu tego taty w jego życiu. Mama najprawdopodobniej pojechała po prostu do bliskich i tam też zmarła w domu swojej siostry. Ojca już nie było ani na pogrzebie, ani przy jej śmierci. Nie interesował się już Aleksandrem w żaden sposób i swoim starszym synem też. No i jak zmarł, to w zasadzie jakby zniknęła postać życia Aleksandra, która nie istniała tak do końca. I rolę ojca w jego życiu pełnili inni mężczyźni. I
Taką ulubioną postacią był wuj Jakub Cyman, u którego przez chwileczkę mieszkał i z którym potem zawsze miał takie dobre relacje. A taką postacią surowego ojca, z którym się wiecznie mierzył, walczył i jakby korespondował i nigdy nie mógł jakby tej rozmowy dokończyć, był jego stryj Klemens Olszewski, u którego się wychowywał od 7 roku życia i była to bardzo trudna, burzliwa relacja. Jego początki były najgorsze z możliwych, dlatego że był dzieckiem, które się urodziło w momencie kryzysu, w zubożałej rodzinie, w rodzinie, która nie miała na niego miejsca, ani uczuciowego, emocjonalnego, ani finansowego i wszystkiego tego doświadczył. Doświadczył i braku miłości, i braku opieki, takiej już zwykłej opieki finansowej i bardzo to dotkliwie się na nim odcisnęło, w zasadzie skonstruowało go. Ten moment, te początki jego życia, to było coś, co tego Bolesława Prusa i Aleksandra Głowackiego w zasadzie uformowało. Opowiedz, w jaki sposób? Myślę, że był wrażliwy. Dużo bardziej może niż inni ludzie, że miał taką kruchą psychikę. I bardzo szybko odkrył, że jest niekochany, że nie ma na niego miejsca. Najpierw trafił do swojej babki, która zajęła się nim po śmierci matki, a była to, już wtedy ona była wdową, była bardzo taką lękową osobą i agresywną osobą, nie mającą na niego kompletnie czasu ani pomysłu. W związku z tym zostawiała go samego, idąc do pracy, pracowała w Puławach, w takiej szkole dla lepiej urodzonych panien, dla arystokratek. No, a mały Aleksander po prostu snuł się sam po tych Puławach, ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że ona, mając mnóstwo stresów w życiu, mnóstwo takich jakichś kłopotów, wyżywała je na nim, biła go po prostu. Biła, straszyła, traktowała go jako takie zło konieczne. Wiadomo, że się wyprawiał na grób matki, gdzie płakał, jakby szukając ratunku. I też taka postać kobiety, która by się nim zajęła, która byłaby macierzyńska, pozostała z nim do końca. On właściwie, szukając kobiet, szukał w jednej kobiecie dwóch cech. Tego, żeby ona była taką namiętną kochanką, no to oczywiste, ale żeby ona była też macierzyńska. I to takie niedokochane dziecko, to brak czułości, pogłaskania, jakiejś uwagi, to było coś, co on próbował znaleźć w kobietach, w których się zakochiwał, żeby one go tak troszkę jak dziecko jednak traktowały. Ty trochę robisz taką psychoanalizę, trochę, tak, trochę terapię. Jest to taki dosyć kontrowersyjny pomysł, jak na pisanie biografii, odważny, plus to, że bardzo, bardzo czytasz przez teksty. Tak. I to była taka moja metoda na niego, bo i nie była zresztą moim pomysłem pierwszym, co jest śmieszne. Ale zaczęło się tak, że kiedy jakby siadłam do tej biografii, to pomyślałam sobie, że napiszę ją tak po Bożemu i tak po Bożemu się do niej zabiorę jako reporter. Jakby ten taką moją reporterską przeszłość sobie tutaj wezmę i to takie reportersko do niego podejdę. A reportersko to oznacza, że gromadzisz fakty i te fakty mówią za siebie. No i co się stało? No niestety te fakty mówiły trzema sprzecznymi głosami i na tym polegał problem w ogóle z Bolesławem Prusem, że nie dało się na podstawie, gdybym ja wzięła fakty z jego życia i zestawiła je ze sobą, to dopiero wyszedłby wariat, bo one były ze sobą kompletnie sprzeczne. To, co on pisał, było sprzeczne z tym, co on robił. To, co robił, było sprzeczne z tym, co on mówił, a często to, co robił, było wewnętrznie również ze sobą sprzeczne. Gdybym więc zabrała się tylko za same fakty i gdybym jakby nie postanowiła jednak jakoś od innej strony się do niego jakby dostać, od innej strony go pokazać, to zobaczylibyśmy człowieka, o którym nieustannie musiałabym pisać, że no niestety jest to sprzeczne z tym, co mówił, robił, co było ciut wcześniej, a ty, czytelniku, męcz się i zastanawiaj się, dlaczego to jest takie sprzeczne.